Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Tomb Raider 2013 i nagrywam od razu po ostatnim odcinku. No dobra, może nie od razu, sekunda, wyłączam to nagranie od razu, po prostu trzeba rozwieźć mam pranie. Ale tak, jesteśmy w drodze do tego niebieskiego tam dymku, już tam go widzimy. Ale najpierw zawitał nas tutaj grobowiec, więc chyba idziemy do grobowca. Tak, zapalmy to. A, mogę sobie sama to zapalić, dobra. Nie pamiętam, co nas tu czeka. W grobowcach, przynajmniej no, w tych nie jest strasznie. Tylko no, po prostu są zagadki, więc. A, chyba wiem, wodospad, tutaj jakieś rytuał w ogóle. Wodospad mi się kojarzy, że jakaś wodę słyszę, więc... Chyba mi się kojarzy, chyba wiem, o jaki grobowiec chodzi. Też teraz to już nic nie słyszę. No, Lara. Się zacięło. Nie, wiatry. Przebrzydłe. Sala przejścia. No dobra. Sala przejścia. Nie, tego nie muszę rozwalać już. Okej, chyba... znaczy, ja miałam go w głowie, ten grobowiec. Właśnie ten. Ale chyba pomyliło mi się wejście... Ewentualnie z 2015, czyli Rajsem. Łuk refleksyjny, modyfikacja broń, prowizoryczny łuk. Okej, okay, ukończono, dobra. Umiejętności. Pokazało nam się coś fajnego. Proszę się szybciej po otoczeniu, odnosić mniejsze obrażenie po upadku. Maybe, maybe. Czy coś tutaj? O, większą ilość amunicji. To by było fajne. Tak. To by nam się przydało. I punkty bym chciała zobaczyć, bo może nam się uda coś fajnie. Tutaj właśnie widzę, że możemy spust. Zrobiony z kółka na klucze daje jeszcze większą szybkostrzelność. Tak, mnie to potrzebne. Bardzo lubię szybkostrzelność. Mamy pistolet. Mamy stroje. W ogóle możemy zmienić też strój. Mamy szybkostrzelność tutaj. Czy my chcemy ogarniać to, czy pistolet? Czy broń? Krótko. Nie wiem. Nie. Więcej. Nie, dobra. Możemy to. A tutaj będziemy mieć to samo? Przy strzelaniu, tu jest zablokowane. No dobra, niech będzie to też. No i dobra, się przebierzemy. Tylko nie wiem co. Mówczyni, to jest strój domyślny. Pilotka, partyzantka, alpinistka, inżynierka. Zobaczmy ten strój inżynierka. A, pod tym względem. To mi się tak średnio podoba. Znaczy nie mam co wybrzydzać oczywiście, no ale alpinistka. O. Dobra, to niech będzie to. Silne wiatry. To była kiedyś część jamy. Da. Tam mi się coś świeci, ale może to jest po prostu takie dziwne złudzenie. Dobra, to jest pytanie, co my musimy tu
ogarnąć. Tak jakby możemy to zamknąć. Okej, my musimy się dostać tam. Okej, to jest takie po kolei. Dobra. No, musimy to wziąć wyżej. Aha, czyli to dużo nie wytrzyma. Zobaczmy, ile to wytrzyma. Dobra. Dobra. Chyba kumam. Jaka cisza, normalnie, tak spokój. Dajesz, dajesz, dajesz. O! Dobra. Mi się teraz otworzy. No nie, ale wredne. Jak ja mam to zrobić? Nie od razu? Za szybko? Dobra. No. Dobrze wymierzyć mam. Kurczę, no właśnie. Muszę jeszcze chwilę poczekać, tak jakby. Ale dobrze kombinuję, wiem, o co chodzi. Spróbujmy teraz. Boże, się przestraszyłam, Dora. Pewnie wy to słyszeliście już, bo to było blisko. O, dobra, udało się. To był idealny moment. No to było już krótkie, to nie można było za szybko tego zrobić. Lara, weź się przesuń. Nie chciała się przesunąć, jak zwykle. Dobra. Okej, okay, to tyle. Piękne. Czy to była część większego kompleksu ruin? Tu coś mamy. Nie. Z tej strony jeszcze warto sobie poprzeglądnąć. Czy tutaj nic nie ma, ale nie ma. Okej, okay, splądrowane, sala przejścia ukończono. Broń krótka. Okej, okay, tutaj nic nie było. Okej, okay, do sygnału dymnego, tak. No dobra, to teraz wracamy. Tyle nam tutaj było potrzebne. Nic więcej. Więc możemy wracać. Wiatr dość silny. Nie wiem, o co chodziło, prawie zawału dostałam. Jak sobie Luna tak grzecznie śpi, ale postanowi nagle nam... Coś jej przeszkadza. I pewnie słyszycie psy. No, ale kurde, trudno. Już ja z tym prawda nic nie zrobię. Takie życie. Niestety. Ale mam nadzieję, że będziecie bardziej słyszeć mnie niż psy. No ale... Pewnie zostawię moment
gdzie kurde się przestraszyłam, jak Luna szczeknęła nagle. Nagle się obudziła. Jo! Proszę. Coś jej przeszkadza i koniec. No i dobra, zmierzamy dalej. Grobowiec ogarnięty. No rzecz, kurczę. Dobra, grobowiec ogarnięty. To gdzie jest? Pod nami? A, czyli tam gdzieś. Dobra. To tam się raczej dostaniemy. Więc idziemy dalej. Jak już pamiętamy, tutaj była geoskrzynka. Jest. Tam mamy ten artefakt. O, możemy sobie wejść tam i też zdobyć kolejny punkt od wyzwania. Tutaj zaznaczyć sobie tego miejsca nie mogę. No. Więc zanim ja sobie tam dotrę, to trochę minie, bo pewnie będę musiała stamtąd jakoś nie przechodzić. Na razie jedyny moment, jaki mogę przejść, to tędy. To jest jedyna pozycja. O, super, kolejny. 7 z 10. Raczej chyba nam się to powiedzie. Tam nie, tam możemy zaznaczać. My tutaj nie byliśmy, więc możemy jedynie tu, to możemy zaznaczyć. Na tych belach to możemy zaznaczać. Właśnie te miejsca, gdzie możemy sobie przejść. Dobra. Tutaj nic nie mam, tutaj też nic nie mam. Dobra. O, to dziennik. Więc proszę bardzo, możecie to przeczytać. Ale mi się nie będzie chciało. Tutaj raczej nic z tym nie zrobić nie mogę. Muszę się tam dostać. My możemy sobie przejść tędy tak naprawdę, ale jak chcemy jeszcze ogarnąć sobie tutaj po prostu coś. Nie wiem, co możemy sobie tutaj zaznaczyć. Co, ten? Jak będę chciała wrócić, a nie mogę tam tędy? Nie. Mogę jedzie tu. Niestety. No cóż. Tu jest tak. Tu jest tak, więc tam pójdziemy dopiero później. Tak mi się przynajmniej wydaje. Boże święte. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra. Szybki refleks. Kapitanie Jessop! Gdzie on się podział? A sobie zapalę, a co tam? Dobra, mam nadzieję, że naprawdę będę mogła się tutaj jeszcze rozejrzeć. No tylko, że na razie nie mam w ogóle żadnej opcji, więc... Nie wiem, że tu miałam jakąś skrzynkę. A. Niżej. Dobra, niżej to jeszcze nie byłam, więc... na razie... Podziękujemy. Dobra, to idziemy. Dobra. Przełącz. Jesteśmy w ogóle w przełęczy. Dobrze. Hej, Laro. Rod powiedział nam o samolocie. Nie martw się, musi być inny sposób, żeby się stąd wydostać, nie? Mam nadzieję. Widać jakieś ślady Sam? Zaprowadzili ją do jakiegoś starego japońskiego pałacu. Już mi się to nie podoba. Hej, wyluzuj. Na pewno tylko sobie zwiedzam. Kiepski z ciebie kłamca, Alex. Uważaj tam na siebie. Powodzenia. No i dobra, idziemy dalej.
Mamy króliczki, czy tam zające. Można powiedzieć, że to są zające. Suchy kanion. Odpalmy sobie. Mamy kolejny punkt umiejętności. Ataki, dobra. Dobra, niech będzie. Przemotaninę. We wskazanej chwili F, by oświetlić. Okej. Dobra. Pewnie coś tam ogarniemy. Nie lubię, jak jest tak ciemno. Nie pamiętam w ogóle takiego momentu w grze. Nie przepadam za bardzo za ciemnością. Nie jest ona dla mnie jakoś super wskazana. Te ruiny są sprzed okresu Kofun. Pielgrzymka. Tak, tutaj nic nie ma, tylko przełącz. Królowa. Czyżby Himiko? O, tam. Niesamowite. Kapitanie Jessop? Kapitanie Jessop? O Boże! Jak na dzieciaka przysporzyłaś mi sporo kłopotów, ale jesteś naiwna i przewidywalna! Zabić ją! Oni! Strażnicy! Co to? Strażnicy są tu! Jak wierzę! Zajrzę. A tu tupa. Mam nadzieję, że tam będę mogła wrócić. No, jakieś dziwne stworzenie słyszymy i nie mamy nic. Tak naprawdę. Fajnie. Mnóstwo kości, ciał, krwi. Dobra, tak troszeczkę idziemy, zwiewamy. Ciała tu się leją. Ble.
Jest to ohydne. Powiedziałabym. Klasztor przy rozpadlinie. Oddal. Okej. Idziemy dalej. Ludzie są. Ciała są. Krwi dużo było. Tutaj są po prostu jak trofeum powywieszone. O! Super! Poproszę. Bardzo proszę. Mamy nowy sprzęt. Zajebiście. Słyszałem coś niżej. Strażnicy ją zabiją. Spieprzajmy stąd, zanim nas znajdą. Matias niczego się nie dowie. Szukają mnie. Tak, na pewno ciebie, Laro. Naprawdę martwa. To coś niesamowitego. Wygląda na jakiś rodzaj rytuału ognia. Rytuału ofiarnego. O, coś okropnego. Ale dlaczego ktoś spalił te kobiety? Wyprawa. Pielgrzymka do... Czy to jest ten klasztor? Przelewanie wody. Ale po co? Tu jesteś, królowo. Chwila. Przecież to nie jest przelewanie wody, tylko transfer mocy. To jest rytuał przejścia. W ten sposób wybierałaś swoją następczynię. Tam jest! O nie! Bracio! Chyba już. Ok. Transfer mocy. No nieźle. Czyli ja tutaj do strzelby. Cóż, do strzelby by nam się przydało. Thank you. Ale na razie nie będę używała strzelby. Tutaj. Ogarniemy. Tutaj coś ciekawego mam, czy nie? Nie. Czyli jedynie co musimy zrobić to... Co się tam do cholery dzieje? Ona żyje! Co to diabła jest? Ja nie chcę wiedzieć. Znaczy, ja wiem. Tak jakby. Ale już nie pamiętam. Bo jak wiecie, grałam we wszystkie części.
ale nie za bardzo pamiętam. Dobra. Mamy to. Kolejny obóz. Dobra, czekajcie, niech ja sobie tu otworzę. No raczej tutaj nic nie będzie. O, ale mamy amunicję. No o Boże. Bardzo silny wiatr, bardzo, bardzo, bardzo wysoko. I widzicie ten most, który jest tam. O Boże, w życiu bym sobie nie przeszła. Widząc ten wiatr. Ja bym w ogóle tak nie przeszła, przecież ja bym zdechła już dawno. Musimy iść. Idziemy, Lara, idziemy. O Boże. No, spinaj się. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I tutaj. Dobra. Tu mamy dziurę. Nie dam rady otworzyć. Nic z tego, musimy to czymś wybawić. Uważaj, kto ona? Hej, panienko, nie strzelaj. Porozmawiajmy. Strażnicy wszystkich nas zabiją za wtargnięcie. Kim są ci strażnicy? Czego oni chcą? Zabijcie ją! Jezus Maria. Jeszcze ten dziad. Nie chcę cię. Czy to już? Ja mam farta, że go zabiłam. Wyjście było zaraz pod nimi. Tu. Dobrze. Porozmawiajmy. Jasne. Wy nie chcecie rozmawiać. W ogóle nie chcecie rozmawiać. Tu mamy do broni. A już nie mogę, Max, jak zwykle. Jezus! Nie strasz! Kurde! Baba w ciąży w to gra. Co ty taka, tak stoisz? Dziwnie, nadal. Dzwon powinien załatwić sprawę. Wiem. Dobra. To do tego drugiego. Powinno być wyrównane. Dobra. Dobra, dobra. Kumam. Najpierw white. Najpierw schowajmy to. I teraz to idzie w tą kierunku. Dobra. Musimy rozwalić te podpory. Dobra. Jak już jesteśmy tu, to schowajmy tą. I musimy otworzyć tą. Choć się tam to rozwala.
na samym dole wylądowałam. Nie złapiesz. Ginżesz ty, bo mam cię serdecznie dosyć, ale już. To to ja wiem. I bardzo bym chciała. Wiesz? Ale przerwali mi akcję. Bo im się chciało walczyć. Grę, tu. Kurwa, to. No to zwiewamy. Szybko, 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 szybko. Dajesz, Lara, dajesz, 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 dajesz. Jezus Maria, jak to się wali. Też sam. Jest z tobą reszta załogi? Nie, dopiero co ukradłam radio wartownikowi. Wartownikowi? Zostałam porwana. Co? Gdzie jesteś? Nie wiem. W jakimś starym japońskim pałacu. Ciągle rozmawiają o jakimś rytuale ognia. Lara, ja jestem przerażona. Cholera, ktoś idzie. Muszę to schować. Sam? Sam! Rod? Jesteś tam? Idę w stronę pałacu. Inni też tam są. Dogonię cię i wejdziemy razem. Dobra. Ja bym chciała tutaj zakończyć odcinek. Gdzie my w ogóle jesteśmy? No, bardzo daleko. Nie wiem, gdzie będzie kolejny grobowiec. Znaczy grobowiec... Jak się to nazywa? O, tam jest obóz. Dobra, to tam zakończymy. Odcinek, a nawet tutaj się przejdę, bo może coś tutaj będzie ciekawego. Nie będzie nic. Żadnej koło skrzynki? Nie. Dobra, tam widzę obóz, więc tam zakończymy, tak dla bezpieczeństwa. Dużo się podziało, wiemy gdzie jest Sam. Więc idziemy. Więc idziemy, zapisuję. A już myślałam, że nic gorszego się nie wydarzy. Czym były te stwory w klasztorze? Były ubrane jak burzowa gwardia, a dźwięki, które wydawały, prawie nieludzkie. Cholera. Posłuchaj, co opowiadasz, Laro. Brzmisz jak tata. To tak jakby byli pozostałością jakiejś zaginionej cywilizacji. No dobra, teraz brzmię zupełnie jak tata. Wiem jednak tyle, że zabili tych ludzi i mam przeczucie, że mnie również zabiliby bez wahania. Ale teraz nie mogę o tym myśleć. Sam ma kłopoty i muszę jej pomóc. Ona na mnie liczy.
No, dobra. Mam nadzieję, że Wam odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo, bardzo miło. Możecie również zostawić subskrypcję razem z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Piszcie komentarze. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Cześć!